Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność. Czerwiec miesiącem czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adorujmy Najświętszy Sakrament. Wynagradzajmy Panu Jezusowi za grzechy nasze i całego świata. A teraz posłuchaj prawdziwych historii życia dzieci, które uwierzyły i kochały Pana Jezusa do końca. Poznaj Vicia de Fontgaland. Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Rozdział pierwszy. Mały orędownik. Vicio de Fontgaland, znany dziś i wielbiony przez cały świat chrześcijański, za życia był małym, skromnym chłopcem, nieznanym nikomu, prócz ścisłego koła rodziny, przyjaciół i znajomych. Na pozór nie różnił się niczym od zwykłych dzieci w tym wieku, tak iż nikt z jego najbliższych nawet nie rozumiał całej głębi jego doskonałości duchowej. Kiedy po śmierci syna państwo de Fontgaland kazali zrobić kilkadziesiąt odbitek jego fotografii przeznaczonych dla znajomych, nie spodziewali się nigdy, że rozejdą się one w niezliczonej ilości egzemplarzy po całym świecie, że będą wciąż prośby o nowe i że nie będą mogli nadążyć z ich dostarczaniem. Kiedy zaś matka zmarłego chłopca wydała swe szczere wspomnienia, nie przypuszczała zapewne, że zostaną one od razu rozchwytane, że liczba ich wydań dojdzie do nieprawdopodobnej wprost ilości, że zostaną tłumaczone na kilkanaście języków i dadzą początek bogatej literaturze poświęconej jej ukochanemu synowi. Mały, skromny, pokorny Vicio, ukochane dziecię Maryi, znajduje się teraz w niebie, przy małym Jezusie, którego od najmłodszych lat ukochał tak bardzo, że poświęcił bez wahania swoje życie na jego żądanie. I zsyła na biedną ziemię promienne uśmiechy swoich łask. Trudno sobie wyobrazić, jak wielki wpływ wywiera to cudowne dziecko na tych, którzy się zetknęli z jego życiem. Do rodziców jego przychodzą stosy listów z różnych części świata, z najdalszych zakątków ziemi, pełne uwielbienia, podziwu, wzruszenia i podzięki. Starzy, spracowani kapłani stwierdzają, że w życiu całym nie spotkali się nigdy z niczym równie pięknym i wzniosłym, z tak krótkim, prostym i tak zwykłym na pozór życiem Vicia. Młodzi czerpią z tego życia otuchę, wiarę w przyszłość i swoje siły. Nieszczęśliwi poczynają cierpliwie znosić brzemię swoich krzyży, czyniąc z nich ofiarę Bogu. A zatwardziali grzesznicy uczą się kochać i poznawać Boga. Cuda spotykające ludzi za pośrednictwem Vicia są niezliczone. Chorzy śmiertelnie odzyskują zdrowie, wznosząc ku niemu modły z wiarą i ufnością. Zrozpaczeni, nie znajdujący znikąd wsparcia, zostają pocieszeni. Słabi stają się silni i niezłomni. Na jego wezwanie pierzchają smutki, nieszczęścia i pokusy.
dzieci i starcy, nędzarze i możni, prostaczkowie oraz najwznioślejsze dusze i umysły, nawet księża kościoła i biskupi, chylą przed nim głowy w pokorze, do niego udając się w potrzebie. Rozdział drugi. Pierwsze chwile. Vicio de Fontgalan pochodził ze znanej, głęboko religijnej rodziny. Matką jego była Maria Renata Matefon. Marzyła o skromnym habicie karmelitanki, zanim została żoną hrabiego de Fontgalan, który, jak wszyscy jego przodkowie, był katolikiem z wychowania i przekonań. Vicio urodził się w Paryżu 30 listopada 1913 roku. Ponieważ jego przyjście na świat opóźniało się, rodzice ofiarowali go Matce Najświętszej, czyniąc ślub, że dziecko przez 3 lata będzie nosiło tylko jej kolory. Chrztu udzielił dziecku wielki przyjaciel rodziny, znajomy biskup, który w dużym stopniu przyczynił się do połączenia młodej pary i otaczał ją zawsze miłością i życzliwością, przepowiadając niezwykłe łaski i błogosławieństwa, jakie Bóg ześle na ich dom. Opowiadają, że zaniesiony po dokonanym obrzędzie przed ołtarz Najświętszej Maryi Panny, Vituś nie odrywał wielkich niebieskich oczu od lampki płonącej przed Przenajświętszym Sakramentem. Pierwsze lata życia Vicia przypominają pod wieloma względami dzieciństwo wszystkich dzieci. Były więc tam i kaprysy, różne zachcianki, drobne nieposłuszeństwa i zaczątki despotyzmu, który tak łatwo rozwija się w bardzo kochanych dzieciach, otoczonych stałą pieczą i troskliwością. Były uniesienia gniewu i tym podobne małe przewinienia dziecięce. To wszystko prawda, ale Vituś posiadał obok tych wad niezwykłe cnoty i zalety. Od najmłodszych lat uderza nas w nim przede wszystkim głębokie, gorące, prawdziwe umiłowanie Boga, małego Jezusa, Matki Jego Maryi i papieża. Dla większości ludzi nawet wierzących, nawet praktykujących, Bóg pozostaje czymś bardzo dalekim i niemal obcym. Vicio zawsze od najmłodszych lat czuje żywą, istotną obecność Boga. Pierwsze słowo, jakie wymówił, to było imię Jezusa, nie matki. Mając 2,5 roku, cieszy się i klaszcze w dłonie, ujrzawszy po raz pierwszy niebo, pokryte gwiazdami i księżyc, lecz cieszy się nie dla siebie. Vicio jest zadowolony, że wszystkie te piękne rzeczy należą do Jezusa. Dziecko dobrze pamięta to pierwsze wrażenie, spowodowane urokiem nocy paryskiej, i w kilka miesięcy potem obieca małemu braciszkowi, leżącemu w kołysce, że gdy urośnie, pokaże mu niebo, księżyc i gwiazdy, które są zabawkami małego Jezusa. Rozdział trzeci. Miłośnik Jezusa. Dowiedziawszy się od babci, że Jezus przebywa w sercu grzecznych dzieci, Viciu, który pamiętał zawsze i słuchał uważnie wszystkiego, co mu się mówiło, mając niespełna 3 lata, prosi wieczorem mamę o objaśnienia. Wiadomość, że Jezus przebywa w sercu każdego człowieka od dnia jego chrztu świętego,
napełnia chłopca tak wielką radością i uniesieniem, że choć był już w koszuli nocnej, zaczyna skakać z radości po pokoju. Co za nieoczekiwane szczęście! Mały Jezus, który przebywa na ołtarzach, który pod postacią hostii wchodzi do serca dorosłych, znajduje się również w sercu małego Wicia. Odtąd podczas najweselszej, najbardziej ożywionej zabawy chłopczyk stawał się nagle zamyślony i słuchał, czy mały Jezus jest jeszcze w jego sercu. A kiedy pewnego razu matka, zniecierpliwiona tym, że przerywał jej wciąż pisanie listu, prosząc, by przykładała mu ucho do piersi i słuchała, czy Jezus znajduje się tam jeszcze, powiedziała, że Chrystus porzucił już jego serce, gdyż był niegrzeczny. Chłopiec przejęty do głębi, ze łzami w oczach na samą myśl możliwości, by mały Jezus odszedł i porzucił swego Wicia, gwałtownie ciągnie matkę za rękaw, prosząc błagalnie. Mamusiu, posłuchaj jeszcze, no posłuchaj znowu. Lecz matka nie słyszy nic. Jezus nie wrócił jeszcze. Wtedy Wituś wzruszony woła. Mamusiu, mylisz się. Jezus powrócił do mojego serca. Ty go nie słyszysz, lecz ja go czuję. Mamusiu, posłuchaj jeszcze. Wituś myśli wciąż o Jezusie. Rozmawia z nim jak z przyjacielem. Kocha go bardzo i wierzy bezgranicznie w jego miłość. O wszystkim może zwątpić, tylko nie o tym, że Jezus przebywa w jego sercu. Mały Jezus i ja kochamy się tak bardzo. Chrystus Pan jest dla Wicia przyjacielem, którego kocha tak bardzo, że przez miłość dla niego poświęci wszystko. Jest dla niego przede wszystkim wzorem, który naśladuje i do którego stara się zbliżyć jak najbardziej. Każde najmniejsze podobieństwo wynalezione między nim a Jezusem napełnia go szaloną radością. Pewnego razu pokazują mu stary, wyplatany słomą fotel, na którym został złożony zaraz po urodzeniu się, gdyż wszyscy zajęli się ratowaniem jego matki. Wicio jest tym zachwycony i podziwia dobroć Pana Jezusa, który zechciał pozwolić mu, by tak jak boski mistrz spoczywał na słomie. Wituś jest dzieckiem, więc i podobieństwa, które wynajduje, są czasami dziecinne i zabawne, ale dowodzą, jak często myślał o małym Jezusie. Dostawszy pierwsze szelki, chłopczyk jest niezmiernie uradowany. Przestał już być dzieckiem, jest młodzieńcem. Lecz pośród tej radości staje raptem zamyślony i zapytuje, czy Pan Jezus również nosił szelki? Kiedy go męczą nakładaniem rękawiczek, dopytuje się, czy nosił je mały Jezus, a dowiedziawszy się, że nie, prosi, by jemu pozwolono ich nie nosić. Dla Jezusa zdobywa się Wicio na największe poświęcenia i ofiary. Całe życie tego niezwykłego dziecka było jednym pasmem umartwień, spełnianych z tak wielką prostotą, że nie domyślano się ich nawet. Wicio nigdy, podczas największych nawet upałów, nie prosił o wodę podczas obiadu. Wicio nie jadał cukierków ani słodyczy, nie dlatego zupełnie, żeby ich nie lubił, gdyż lubił je, jak każde dziecko, lecz by się upodobnić do Jezusa, by złożyć mu ofiarę wyrzeczenia. Wituś nie prosi nigdy o żadne przyjemności ani zabawy, choć jest młody, żywy i lubi się bawić.
Wicio odsuwa ciepłą ogrzewaczkę do nóg, którą wkłada mu się co dzień wieczorem do łóżka, gdyż Jezus nie miał jej podczas pobytu na ziemi. Wicio nie znosi mięsa, lecz jada je co dzień przez umartwienie, a kiedy w piątek z powodu postu ominie go ta ofiara, wynajdzie sobie inną, wkładając na przykład kamień do bucika. Kiedy matka daje dziecku jakieś obrzydliwe lekarstwo i chcąc go zachęcić do wypicia, prosi, by uczynił to dla Jezusa, dodając radę praktyczną, aby wypił je od razu jednym tchem, Wicio bierze szklankę i pije wolno, łyk po łyku. Nie chce bowiem zmniejszać ofiary spełnianej dla swego najlepszego przyjaciela. Wicio pamięta zawsze o względach należnych Bogu. Dlatego też oburza się głęboko, zauważywszy, że matka, nie mogąc zdążyć na mszę świętą odprawianą na wsi o wczesnej godzinie, nakłada palto na koszulę nocną. Jak to, mamusiu, więc dla jednej z twoich przyjaciółek nakładasz ładną suknię, a na przyjęcie Jezusa, Króla Nieba i Ziemi, pozostajesz w koszuli nocnej pod płaszczem? Och, nie rozumiem cię. Liturgia interesowała zawsze małego Wicia. Dopytywał się o wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Chciał znać wszystkie obrzędy. Śledził zawsze z wielką uwagą i gorliwością mszę świętą, odmawiając modlitwy z mszału. Dziecko to miało w sobie coś z ducha benedyktyńskiego, z ich wielkiego odczucia i zrozumienia liturgii. Zaczerpnięte treści pochodzą z dziełka Boży Chłopczyna, Wicio de Font Galant, autorstwa Wandy Kieszkowskiej. Poznaj prawdziwe historie dzieci, które składały Panu Jezusowi ofiarę ze swojego życia. Wersję książkową oraz audiobooki serii Młodzi Przyjaciele Jezusa nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.